Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lepki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Rizenie III, Władcach Tytanów. W ostatnim odcinku doszliśmy tutaj praktycznie do okolic klasztoru, jeśli można go tak nazwać. O, proszę bardzo, Brown w końcu tutaj przyszedł. Znowu się mnie na żart. How's it going at the harbor? I've got everything under control down there, but I heard it's total chaos up here. Did you just come up here to get on my tits? That depends, have you got my rum? Of course, it's all there. Lovely, then I'll be on my way. Okej, no to pogadane. Chciałem powiedzieć, że przeszukamy sobie to miejsce, poznamy postaci, zdobędziemy misję i potem dalej będziemy wybierali się na eksplorację tejże wyspy, ona się nazywała na Taranis właśnie. Tak więc, co, zacznijmy od pani Pauli, jak zakładam, która tutaj gotuje. You'll mess up the whole floor! There's no shit on my shoes. Squeaky clean my ass. You men never have clean shoes. I've already told Talbot a million times. I don't care how the other houses here look. When someone comes into my house, their shoes stay outside. Znaczy, okej, okay, rozumiem. Brud to brud, ale takie... Byłem tak, ten dialog po prostu był w pewien sposób komiczny, tak? Był przerysowany. What's Talbot up to? He's a waster, that's all. He just hangs around outside all day, instead of helping me in the house. Why do you have such a problem with dirt? Why? Because of the vermin, of course. Well, we already have rats in our house. There's a constant scratching and rasping sound behind the house. The noise is driving me crazy. And Talbot, that damn slacker, said it was normal. Czyli mamy chyba, moi drodzy, pierwszą misję tutaj, zabicie szczurów. I could take a look if you like. I'd be extremely grateful if you could find out what it is. I'll see if I can find a little reward for you. Men, always the same problem. You call them to dinner and they don't come. Głośny pancernik, okej. No cóż. Szybko poszło, tak? Nawet nie były szczury, tylko pancernik. Proszę bardzo, szybka misja, pięknie zrobione, expy będą, no po prostu żyć nie umierać. I found what was causing the noise. Really? Yes. It's all quiet now. What was it? An armadillo living behind the house. I knew it was a vermin problem. I'm going to give Talbot a piece of my mind. Take this as a reward. Czy pancerniki są szkodnikami? Tak całkowicie szczere pytanie. Wydaje mi się, że nie. To pogadajmy z Zakirem. Zakir likes gold. Homie has gold. Powiedz, że nas okradnie, ale zaryzykuje. Yeah. Here, take 5 gold. Zakir wants more gold. Homie go and get more gold. Go earn your own gold. Now, if homies give gold, Zakir happy. You give Zakir gold, and Zakir tell you something. Okej, okay, może... Można powiedzieć, ile gnomów mieszka na Taranis, jakie i czy strażnicy mają zaufanie. Dla flavoru takiego troszeczkę może fabularnego, może coś z tego też wyniknie, może użyjemy jakichś z tych informacji. Nie wiem, wiecie, 10 sztuk złota to nie jest tragedia. Do the Guardians even trust you, gnomes? Guardians only trust magic men, but eyes of guardians overlook Gnu, so they not see when we do business. Right. How many gnomes live on Taranis? 5. 5? Does Zakir get more gold if he says higher number? No, Zakir gets nothing because he can't count. Give me my gold back. Well, okay. No, mam 4, właśnie. All I got back from you is 4 gold. 1 is still missing. But 4 is much more than 5. And half of 8 is... Forget it. Keep the coin. Ja nie rozumiem jego... Przepraszam, ja nie rozumiem jego matematyki. To jest taki absurd. Oj, gra sobie Paula z tym gościem, więc od razu... Take your damn shoes off. Yeah, yeah, okay. And do you know what I just did? I paid someone to do your job. You did what? You heard right. We have vermin in our house.
And I bet they'd feel right at home in this pigsty. All right, don't get so worked up, love. If I catch you wearing your shoes in this house one more time, you'll be sleeping on the floor. What is it? Albo trzaskiem. Jest, dobra, będziemy taki troszkę chujami tutaj. No nie mam innego słowa na to, jak tutaj nasz bohater się będzie zachował, jak wypowiadał. It looks to me as if you were just standing around. Me? Just standing around? I make sure everyone is where they should be. So you're the boss here, are you? Not exactly. The bosses are the mages in the big house. But I'm responsible for everything else. I'm the one who keeps things ticking over here. All right. And now tell me, who is really in charge here? You mean General Magnus, I suppose. Most of the time he's over in the square outside the Great Hall of the Mages. Good. Carry on. Yes, I still have lots to do. No, dużo ma stania do przystania, jakkolwiek to brzmi. You don't sneak about with good intentions. On tutaj będzie do nas podchodził od tyłu, czy nie? Ja tu widziałem książkę i to jest właśnie Taranis, tom drugi. A więc co zaryzykuję? I zwój zaklęciem też wezmę. Uzdrowienie, zawsze spoko. Wlazłem mu do domu, okradłem go i cóż, i ma to gdzieś. Bardzo dobrze, prawidłowo, jak zwykle, typowa gra RPG. Ale ja potrzebuję. Chciałbym przeczytać po prostu tę książkę i dowiedzieć się czegoś więcej o Taranis. Świadomość. Minęło wiele lat. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak szybko udało nam się stworzyć tak wiele z niczego. Pozyskaliśmy nowych robotników, którzy wesprą naszą sprawę. Z pewnością będą dla nas bardzo wartościowi. Zaliczyliśmy przełom badawczy. To nawet nie do powiedzenia. Nie tylko zaliczyliśmy wielki postęp w pracach nad reaktorem, tak teraz nazywamy magiczny pierścień, ale ulepszyliśmy nawet nasze zaklęcia, szczególnie te odpowiadające za koncentrację magii magicznej... energii magicznej w rękawicach naszych strażników. Magii magicznej, brawo ja. Na własne oczy patrzyłem, jak prosty chłopak ciska w cel potężną kulą ognistą. Wspierał się tylko prostym kryształem wielkości opuszki... opuszka. Raczej nie opuszki małego palca. Jestem dość ciekaw, jak się opuszek odmienia. Nie wiedziałem, jak się to słowo odmienia autentycznie. Niech będzie opuszki mojego palca. Wcześniej do osiągnięcia takiego efektu potrzebowaliśmy większych kolekcji różnorodnych kryształów. Taranis dostarcza nam wielu cennych surowców, pozwalając naszym strażnikom zmieniać się w potężną armię. Okej, czyli to jest opis po prostu tego, czym jest Taranis, i tak dalej. Pierdoły głównie. Kurczę, myślę, gdzie jednak wyjść. Spróbujmy jednak pójść do góry, bo wydaje mi się, że to jest mniejsze miejsce jakieś. Tak chyba też będzie. Mamy tutaj Frinka. Ah, a new face in the camp. Are you the replacement for Geralt? Nie będę kłamał. Not that I know of. Damn. I'd hoped that somebody would finally take over his post. Does that mean I have to continue dealing with this waster? Dobrze, nie boomerang, przepraszam, nieważne. What kind of a problem have you got with Geralt? Where do I start? He can't even do the simplest tasks. We've got rules here, and if they aren't observed, we'll have big problems. There were times when people tried to live without rules. Those were happy times. Typowy kostu po prostu. Dobra, O jakich zasadach mówisz? What rules are you talking about? Well, prick up your ears, okay? One, the word of the mages is law. Two, crystal mining is top priority. And three, one must not flake out at one's post. All right. Understood. Ah, really? What's the first rule? The word of the mages is law. Correct. Nothing gets done without a strong chain of command. Only those who obey the rules of the camp will achieve something. No, myślę, że mnie nas pytał o każdą z tych zasad. Miałem coś w głowie, ale myślałem sobie po prostu o frakcjach i totalnie się wybiłem z gry, muszę wam przyznać. Więc lećmy dalej i zapytajmy, czy potrzebuję pomocy właśnie na przykład z tym gościem, który jest rzekomo tutaj bumerantem. Do you need help? Yes. I've been waiting too long for a bag of crystals to be delivered from the camp's mine. I'm not counting on Geralt bringing them anymore.
which is why you are going to get them. I'll make it worth your while. Dobra, niech będzie. I'll bring you your pouch of crystals. Excellent. 4 filled pouches should suffice. Never forget, mining crystals has top priority. Yeah, yeah. Strasznie mi się to kojarzy z gotikiem i z magiczną rudą oraz kopalnią w starym obozie, albo w sumie bardziej w nowym obozie może. Ojejku, i powiedziałem, że to jest mniejsze miejsce, tak? O, w ogóle, bug z teksturą, hehe. No, nieważne. Wybaczcie. Jak zwykle się bawię w bugi teksturowe. O, proszę bardzo, całkiem sporo rzeczy... A, liczę, że to będzie książka jakaś ciekawa. Całkiem sporo rzeczy tutaj jest. Nie spodziewałem się, muszę przyznać, chociaż patrząc na to, ile tych rzeczy jest, na dobrą sprawę, więcej pojedynczych obiektów, aniżeli rzeczywiście czegoś do sensownego zbieractwa. Nie wiem, jest strasznie tę grę próbuję przyrównywać do Kotika, ale to przez to, że widzę pewne schematy i cały czas mam w głowie to, że no, to jest jednak gra Piranii, tak, więc... nie mogę się przyzwyczaić. O, Garek, cześć. What do you want? Tired? You'd be tired too, if you were permanently on guard duty. A wiem, co mi się przypomniało. Chciałem powiedzieć, że... Wydaje mi się, iż to, że oni nie mogą tutaj paść na służbie, że mają zakaz padnięcia na służbie, ta trzecia ich zasada, jest bardzo, przynajmniej mnie się kojarzy, z Gwardią Królowej Angielskiej, która na przykład strzeże Pałacu Buckingham i tak dalej. Chodzi mi o te specjalne oddziały w czerwonych mundurach z tymi takimi bardzo wysokimi czapkami z futra niedźwiedzi, jak dobrze kojarzę. Częściowo, w ogóle częściowo są te czapki cały czas z futra niedźwiedzia, ale częściowo są ze sztucznych materiałów. Ze względu na cenę, ze względu na rzadkość i na jakość. Nieważne, wracając do nich, właśnie wydaje mi się, że oni też mają coś takiego, że nie mogą złamać tej swojej trochę gry aktorskiej. Bo na dobrą sprawę oni trochę są takimi aktorami, gdzie oni muszą właśnie cały czas trzymać powagę, etc., etc. I rzeczywiście na przykład jest kara za to, jeśli złamią i zostaną na tym przyłapani. Chociaż pewnie no, nie każdemu się za taką karą obrywa. Pewnie jeśli... Znaczy no nie, może nie powinien teoretyzować, skoro mnie tam nie było. Niemniej, no jest rzeczywiście kara za złamanie tegoż... tej maski, jeśli można powiedzieć, tak? I wydaje mi się, że oni też mają dosyć dużo zakazów w kontekście tego, co mogą i czego nie mogą robić na służbie, a niekiedy te służby, te jedne warty są bardzo, bardzo długie. I zdarzało się, że na przykład mdleli, czy opadali sił, czy cokolwiek. Po prostu ze względu na zmęczenie. I to jest coś, co się dzieje w normalnym świecie, tak? A tutaj ewidentnie mamy coś bardzo podobnego, nie chcę powiedzieć wzorowanego, ale wydaje mi się, że jest to poniekąd bazowane właśnie na tym. Albo może na czymś innym. Ale tak mi się po prostu skojarzyło. Dobra, nieważne, jak zwykle się rozgadałem. Guard duty. It's not like anything ever happens here. That's exactly what I was trying to tell Frink. But then he just started with all that rubbish about the rules. I tell you, he's got his head so far up Magnus's arse, he never sees the sun. Przednijmy go oczywiście klasycznie. O, magiczne kryształki, bardzo miło. Frink asked me to collect pouches of crystals here in the mine. Oh, are you his new errand boy? He said that this was actually your job. It was my job. Now it's yours. Have fun while you're at it. No, but look at it this way. Sometimes you win, sometimes you lose. Such is life. No i sobie odpocznie. Have a rest for once. Whoa, and get caught by Frink? Nah. I have to get Gnome Dakil moving anyway. He's sleeping again. Hey, wait. What do you think about this idea? You make Dakil work, and I'll have a rest. No właśnie, co będę z tego miał? What do I get in return if I help you? Simple. What I don't know won't hurt me. If a few crystals make their way into your pockets from time to time, I'll turn a blind eye.
But don't think you can snitch on our arrangement to Frink for a few gold. Mam tak, ja go już okradłem, więc to, że on przymknie oko, wcale mi nie przeszkadza, tak? Jakby w sensie, w żaden sposób to nie będzie dla mnie zyskowne, że on przymknie oko. I'll give Dakiel a proper talking to. Good. I can have a rest at last. Wyśmi mnie, żeby powiedzieć o nim tamtemu gościowi, ale sobie może daruję. W sensie, no to ma sens, że... Znaczy, w sensie... Jeden ma rację, bo są jakieś zasady, a drugi ma rację, bo... Na dobrą sprawę rzeczywiście nic się to nie dzieje i po co on to ma patrolować, tak? Tak długo jak po prostu, wiecie, wszyscy pracują i on... W sumie on nadzoruje tej pracy, więc może to byłoby lepszym opisem jego pracy. On ma nadzorować to, żeby gnomy tej wykonywały swoją pracę w kopalni, a nie się opieprzały. W ogóle te gnomy... Ej, zobaczcie, jakie one są silne, tak? Ten w ogóle Chleus, tak? Jedną ręką kill off biorą. W ogóle widzę, że jak zwykle w kopalniach... tak samo było w Gotiku w jednej jaskini. Jedynce. Przy wieży mgieł, chyba tak się ona nazywała. Są po prostu ogromne bugi z teksturami, jak się odpowiednio przestawi kamerę. Dobra, mniejsza. Mamy tutaj gnoma, ale... Z nim pogadać nie można. Jakie one są silne, że one jedną ręką po prostu są w stanie... Są w stanie od tak sobie machać kilofem i rozwalać i zbierać kryształy. Bo że to jest bardziej tak na zasadzie, machamy, bo machamy, tak? To już jest inna sprawa, ale nie wydaje mi się. No po prostu byłoby to nieefektowne i widać było, że one się nie starają, wtedy by je pewnie bardziej popędzali, albo by ich pilnowali. A może to właśnie dlatego, że ten gość w ogóle ich nie pilnuje i one sobie tak machają tym kilofem jedną ręką, że o... Pyk, 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 udaje, że coś robię, tak? Potem wyjdą im 3-4 kryształy na dzień i o, zadowoleni, bo się umówią, że wszyscy tak będą pracowali. No. Może, albo nie wiem. Nie wiem, jak jeszcze te miałoby to sens, żeby to rozwinąć. W kontekście próby uzasadnienia tego, jak to wygląda i dlaczego. Kolejny gnom, z którym pewnie nie można pogadać. Trzecia sakiewka. Czwarta, przepraszam, już. Nie trzecia. O, proszę bardzo. Dobra, i to jest co? Ten, który zasnął, tak? Tak, tak. Wake up! What? Oh, me is gaga! Dakiel tired! You cheeky runt! No more blah blah! Oh, me better go! Geralt wants you to get back to work. Geralt? Granny Bumface! Dakiel sleep! This isn't gonna work. I have never met a gnome as lazy as you. What? Homie want Basha? But the little one is no match for you. Let's knock him for six. Uczynię, czy nie stracę duszy, jak mu zrobię Basha. Złoto, nie chcę mu dawać złota. W sensie, oni na pewno tutaj dostają jakieś wynagrodzenie, tak? Znaczy, może nie powinienem mówić na pewno, ale wydaje mi się, że tak, no. Znaczy, oni ich tutaj nie trzymają jako niewolników. Zresztą tamten nawet mówił, który był magazynierem, że on lubi, jak homie mu dają złoto, więc zakładam, że homie mu dają rzeczywiście złoto, jakoś mu płacą, tak? Za te prace. Nie mogę być tego pewien, ale zaryzykuję, że jednak im płacą i dlatego mu też nie zapłacę, ale możemy zrobić mu Basha. Basha? Sure thing. Możemy po prostu nim pójść. Yes! I dostałem po duszy. Oczywiście. A nie wydaje mi się, żeby zastraszanie było odpowiednim argumentem. Tak, tracił przyjemność. Chciałem powiedzieć, że nie chcę do niego strzelać, bo go zabiję. Po czym takie, no może jednak. I wychodzi na to, że działało. Ale kurczę, szkoda mi trochę duszy. Z drugiej strony, wiecie co, na dobrą sprawę nie musimy się aż tak bardzo o to martwić teraz, jak tak patrzę. Mamy 97, tak? Więc... Proszę was troszkę, tak? No more clobber, poor Dakiel! Do what Homie wants! Jestem też ciekaw, co...
Czy rzeczywiście on nie był zmęczony? W sensie, czy oni ich tutaj na przykład nie wykorzystują przesadnie i wiecie, i zmuszają do pracy ponad ich siły, bo też jest na to szansa. Z drugiej strony, jak tutaj mówię, jak patrzę, że tam ci sobie chodzą i sobie tak kill-offem mucą po prostu te jedną ręką w te ściany, no to... Wiecie, jak troszkę... taki uśmiech po prostu... Nie chcę być pogardliwy, ale... Nie umiem znaleźć słowa teraz. No, troszkę jest to śmieszne, tak? Może tak to ujmę. Takie teoretyzowanie, że może ich wykorzystują ponad ich siły. Aż kto wie, może nadal jest to możliwe, pomimo że ci sobie odwalają tyle co. No nieważne. Nie wiem mówić. A nie, w sumie niech mi pokaże, co ma w kieszeniach. Show me what you've got in your pockets. That he'll not find much in Kava. Other gnu working, that he'll sleep. Lazy and poor. Great. Nie chciałem go okradać akurat. Myślałem, że po prostu sprawdzimy, czy nie ukradł niczego i tak dalej, ale okej. Okay. Niech będzie, no jakby... Mogłem się tego domyślić. From now on, you'll work just like everyone else. Yip, yip, Dakil will fetch many dingy from mountain. That's what I wanted to hear. Ja mam, że mam mieszane uczucia co do tego, co zrobiliśmy. W sensie, z jednej strony wydaje mi się, że zmusiliśmy gościa do niewolniczej pracy, z drugiej natomiast... Nini! Ten sobie robi przerwę. Z drugiej natomiast, no... Kurczę, to było jego... O, tutaj coś... Więc czy słyszeliście, jakiś potwór chyba jest za ścianą zaraz? Może tam też będzie jakaś sytuacja jeszcze do rozwinięcia. Z drugiej strony, wydaje mi się, że z jednej strony może właśnie wykorzystaliśmy kogoś i zmusiliśmy kogoś do niewolniczej pracy, z drugiej... No gość sobie większość czasu spał, tak? Na dobrą sprawę rzeczywiście. Bo, znaczy, no zakładając, że patrząc na to, co nam powiedział i że dał nam ten jeden kryształ i powiedział, że no dużo nie znalazłem, bo spałem przez większość czasu, no to... Może istnieć jednak szansa na to, że no gość po prostu się opieprzał, tak? Dobra. Jaki znowu pracuje? Dakil is working again. And? I thought the news would be worth a reward. Didn't I tell you that you could pick up everything you find here? You did, but... But? What? Here, take 5 gold and get your ears cleaned. Myślę, że 5 złotych nie jest warte tego, żebym nie powiedział o jego opieprzaniu się Frinkowi. Garel said I could steal a few crystals in the mine. What? You will leave them where they are. The crystals are for the mages. Nobody can help themselves here. I'll tell Magnus about this, and there will be consequences for Geralt. As for you, I hope you're not hiding any crystals from the mine in your pockets. I may have concealed a crystal or two somewhere. Well, look at that. At least you admit it. You're more honest than I thought. Although stealing crystals is not allowed, I'll turn a blind eye this time. In return, I'll expect you to work for the community. Don't follow Geralt's example. If you have nothing more to report, you may leave. Liczyłem, że coś ciekawego z tego wyniknie, jak się przyznam, ale wychodzi na to, że... No, liczyłem, że chociaż mu ten jeden oddam, tak, szczerze mówiąc, bo nam aż tak bardzo te kryształy aż tak bardzo nie bolą, a z drugiej strony fajny dialog z tego wyniknął. Yeah. That should be the last of the pouches of crystals. You're really quick. Not bad. Here's your payment. That concludes the shipment. General Magnus will be happy. And now I can get a few tankards in the tavern. I mean, now I can sleep easy at night. Okej. Okay. Nie no, spoko. To są takie fajne osóbki. Nie wiem tylko, czy ja mogę sobie tak otworzyć ten kufer, więc zaryzykuję, zobaczę. No, nie będą atakowali za to. Okej, 4-2. I mamy pierdoły dosłownie, jak zwykle. Dobra, okej. Poszli sobie, Geralt nas nienawidzi. Mam to absolutnie gdzieś. O, wow. Odpowiedź, żeby otworzyć drzwi. Niesamowite. Get lost! A, to jest jakiś tutaj magazyn, jak dobrze rozumiem. Okej.
What's for eating? Zapamiętam. To jest Frink i to jest Hardwick. Hey, you! I know who you are. Oh, really? Yeah, you're that person who weighed anchor here not too long ago. I also know what you want. And what do I want? Our crystals, of course. And if you want to learn magic, you're gonna need them. But you're gonna have to earn them. A, on ma wysoką... wysoki współczynnik tego, ile potrzeba punktów, żeby go okraść. Okej, okay. Jak mogę zdobyć kryształy? Można z nim pogadać, jakby mnie chyba aż tak bardzo magia nie jara, mówiłem o tym już wielokrotnie. Tym bardziej, że już sobie teraz ogarnąłem to moje strzel i roluj, tak, więc mech trochę. How do I earn crystals? Well, I'd say that you need a strong arm. Let me guess, I need a fucking pickaxe. Exactly. But if you're willing to take the risk, I can offer you a bet. Go on. How about a round of arm wrestling against me? If you win, I'll give you some crystals. Możesz spróbować. A co ja muszę postawić w sumie? Też dobre pytanie. What do you need is my stake. Forget it. Defeating you will be good enough. Right. You know what? You buy a round of grog for the lads if you lose. What'll it cost me? 300 gold and you're in. Just so you know, there'll be no more crystals if you lose. So only challenge me at the tavern if you've got what it takes. Wiecie co, ja sobie zapiszę. Bo to brzmi fajnie, ten zakład brzmi fajnie. Więc zróbmy to. Tell me about arm wrestling. You sail the seas in the company of pirates. Yeah, enough said. I'll find someone who'll tell me. Right. Oj, przepraszam, pominąłem przez dialog, ale tam chyba nic specjalnego nie było. Nie czułem, że to już będzie to, ale on coś mówi o tawernie, jakby w wersji angielskiej, więc akurat, że to w tawernie będziemy musieli się z nim zmierzyć. Tell me about yourself. Może później. I'm a fighter. I've never done anything else. First for the Inquisition. And now for the mages. I guard the camp alongside Frink, Magnus and the others. So if you violate the rules, I'll probably be the one who beats you up. Okej, okay. Pytanie ciekawe, czy zasady powie nam te same, które powiedział nam tamten strażnik, czy to będą zasady jakieś inne, bardziej obozowe niż strażników? What are the rules of the camp? Talk to Frink. A nie, to jest to samo, co nam powiedział Frink, okej. Okay. You understand your craft. Well, you know, eventually you will meet someone who's better than you. But if you train me, that won't happen soon. Well, why not? Close combat is my strong point. Let's see if I can still teach you something. Nie bardzo mnie interesuje walka wręcz, więc olewam to. What do you sell? Chciałem zobaczyć, co jeszcze on sprzedaje tutaj. Aha, dobra, spodnie są takie same, jakie my mamy. O, tutaj mamy lepsze spodnie za 200. Można kupić, teoretycznie. Dając plus 5 do zastraszenia, a zastraszenie jest spoko. Jedwabna koszula, która daje kurczę do złotoustego, ale niestety odbiera nam całą resztę, więc... Niestety muszę olać. Te spodnie na pewno kupię. To jest wszystko w sumie. Bawi mnie to, że te niektóre te buty są droższe, a dają dosłownie to samo, tak? Buty z cholewą i wypolerowane buty, no... Zabawne, delikatnie mówiąc. Dobra, ale chyba nic więcej nie chcę od niego, czy ja mam coś do sprzedania? Ja sobie chyba to pozostawiałem specjalnie po coś, więc... Zostawiam całą resztę, nie chcę mi się teraz w to bawić. Nie, chciałem dobić targu. Zawsze zapominam, że muszę potwierdzić tym głupim dobiciem targu. To jest tak irytująca rzecz. W sensie, no, niepotrzebna po prostu, tak? Niepotrzebnie skomplikowana. Dobra, resztę rzeczy pozostawiam tak jak są. Póki co nikt mnie tutaj jeszcze nie zobaczył. Chciałbym zobaczyć, czy tutaj coś się po prostu znajduje. Mogę coś tutaj jeszcze zabrać, prawda? Widać, że cudowny strażnik. Geniusz po prostu, mistrz. O, tutaj można było mapkę po prostu wrzucić, okej. Okay. Geniusz, absolutny.
pilnowania. Get lost! Get out of my sight! Nic nie widział. Tak się spojrzałem na tego gościa, który tam schodził i tak patrzy na nas, kiedy my się skradamy i takie whoops, wychodzimy. To małpkę mogę akurat wrzucić. Chyba z małpą nie będą mieli problemu żadnego. Będą mieli problem, okej. Get lost! Ja czy przez to by mnie zaatakowali też. This is your final warning. Out! Get lost! No wyszedłem panowie, już możecie mnie zostawić. Okej, ale widzę, że jak tak długo jak mnie tutaj nie widzą tam na dole, to mogę sobie tutaj chodzić bez większego problemu. I też można coś otworzyć. Można podkraść jedną albo drugą rzecz, tylko że chciałbym. A, powrót do głównej postaci nie jest teraz możliwy. Super. Teraz już mnie oleją. I don't like rip. Get out of here! Chyba tak, dobra. Okej, wróćmy do postaci głównej. Jeszcze chciałbym okraść ten magazyn, bo widzę, tam są ciekawe rzeczy na pewno. Bo widziałem jeszcze jedną skrzynię co najmniej, która jest zamknięta. Raz, a dwa. Wiem, prócz tego. Tak. Tak, widziałem prócz tego właśnie to miejsce tutaj. Get out of here! To działa czy nie działa jeszcze? Nie jestem pewien szczerze, czy mnie widzi czy nie, bo teraz tak stałem na krawędzi. Nie wiem czy ja jestem jeszcze w zasięgu. Chyba nie jestem już w zasięgu ich jakby wzroku. Raczej ich strefy. Strefy poszukiwań. Dobra. No właśnie, znowu mnie zobaczył. Jeszcze mnie kusi, żeby spróbować zajrzeć tamtej skrzyni jednej, która mi tutaj cały czas za tą ścianą dosłownie siedzi. Dobrą sprawę, ostatnia rzecz, którą chciałbym z tego magazynu zebrać i chciałbym też, aby to była ostatnia rzecz, którą zrobiłem w tym odcinku. No dobra. Szybko. Otwarcie. Znaczy, szybkie otwarcie chciałem być i otworzyłem wyjątkowo szybko rzeczywiście, dobra. Get lost! Get out of here! Nic nie widział. To jest absurd, tak? Gość koło mnie stał w momencie, kiedy otworzyłem skrzynię i nic nie widział. Ta gra jest cudowna. Dobrze, dziękuję wam moi drodzy za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, panienicie Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału i widzimy się już w kolejnym odcinku za dwa dni, standardowo. Tak więc do zobaczenia, do następnego i na razie.